Highway Games przedstawia. A zatem witam. Nie. Frontline Special Forces. O tak. A zatem więc witam was, kochani, ponownie. Jestem Michał, a to jest kolejny gameplay na moim kanale. Tym razem... Akurat dziwnie wyszło. Przynajmniej dla mnie. Skoro już ograłem tytuł o II wojnie światowej, to teraz zaznaczę coś bardziej współczesnego. I tak oto mamy Padło mi w ręce, a oczywiście mobilne. O! Tak jakby symulator jednostek specjalnych. Oczywiście cudzysłów. Rozpocznijmy. Jak widzicie, mamy tutaj selekcję broni. I mamy ich 3. MP5, shotgun i snajperkę. Rozpocznijmy na razie z MP5. 10 poziomów. Czyli myślę, że gra będzie... Że będzie mała seria z tej gry. Ale zacznijmy. No i tak w ogóle, no... Ciekawe, jak się pewnie czujecie po zakończeniu roku szkolnego, bo ja się świetnie czuję. Załatwiłem sobie pewne gry na swój komputerek. Fajne. Komandosie. Poprowadź armię i załatw wszystkich terrorystów. Okej. Mamy też przy sobie pistolet jako broń boczną. I mamy do każdej z nich po 2 magazynki. Akurat nie wiem, czy wiecie, ale dostępna była kiedyś druga, także druga... Po wypuszczeniu tej gry wypuszczono drugą część, która teraz Która niestety nie da się kupić, bo została usunięta ze Steama. Niestety. I trochę przykro. I chyba powinienem udać się tędy. Dokładnie. No, oczywiście, jak się wam spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję pod filmem. Tych terrorystów jest 2, chyba. Co? Wow! O ty, Mendo! Ale spokojnie. Nie na takie rzeczy się tu nabieram. Gdzie jest kolejny? Wciąż... Za tym! Ale proszę państwa, proszę bardzo, udało mi się ukończyć pierwszy poziom. Udało mi się załatwić sesję terrorystów bez zostania trafionym. Dobra robota, komanderze. Teraz... You have proved passion. Masz wybujałą pasję, czy jak to tam przetłumaczyć. Zabij wszystkich terrorystów w tej misji. Tym razem mam 4. No, zróżnicowanie, nie ma co. Teraz zobaczmy, jak się strzela z tego pistoletu. Za tym załukiem na pewno będzie kolejny... O Boże! Jak się przewrócił na drugą stronę. Wow. Okej, więc... Jednego załatwi z pistoletu, a...
Pozostaje z karabinu. Oho, zauważył mnie. Teraz patrzcie to. Ha, aż się potknął z wrażenia. Frajer. Dobra, gdzie jest kolejny? Jestem trochę jak Maciek GMP40. Fajny youtuber, polecam. Boom. Mogę sobie również podwoić stawkę. Dobra robota, komandarze. Keep your pirates high and shoot all the terrorists. No właśnie. Zachowaj swoją duszę wysoko i zatrzymaj wszystkich terrorystów. Tym razem mam ich jeszcze więcej. Wow! Aż mi gra laguje. O, nie. Ha! Jestem taki sprytny, że ukończę tę grę bez jednego ani jednego postrzału z przeciwnika. Super. Naprawdę. Coś... Nie, niegrzeczny. W ostatniej chwili. No i całe szczęście, że nie ma ograniczenia czasowego, bo wtedy to naprawdę nie byłoby tak pięknie, jak mogłoby się wydawać. Mogę też jak zawsze przeładować. Mogę też oczywiście przeładować, ale z tego co widzę, tych magazynków mam tylko trochę. Tutaj dwa. O, a ciekawe czy... Nie można niestety zadać critical comba. A szkoda w sumie. Co to było? Duch. Oczywiście w tej chatce będzie kolejny boom. I to się nazywa chirurgiczna precyzja, czy co tam jest. Okej, wejdźmy sobie teraz do menu. I zobaczmy, czy nie... Kurde, 5000! No chyba... To jest zdzierstwo! Absolutne, ale to absolutne kłamstwo. No ale dobra, nie owijając w bawełnę... Grajmy dalej. Dobra robota, komentarze, zabij teraz wszystkich terrorystów w misji. Znowu.
Aby ubić typa, potrzebne są trzy strzały. No, nieźle. Trafiłem go ze snajperskiej odległości. Powinienem dostać za to achievementa. W sumie achievementa za to, że... Wrogowie nie posiadają też hitboxów. Oznacza to, że gdziekolwiek nie strzelę, ten zawsze obrywa tak samo, a do tego ginie. Czyli... I tak zginie po danej ilości strzałów. I tak zginie tylko i wyłącznie po danej ilości strzałów. I tak zginie tylko i wyłącznie po danej ilości strzałów. I tak zginie tylko i wyłącznie po danej ilości strzałów. I tak zginie tylko po danej ilości strzałów. Tak. Niestety. O, no i w tej grze nie masz też muzyki. No, właśnie. Chyba każdy powinien zdawać sobie z tego sprawę. Patrzcie, gdzie się spryciulek ukryło, cholera! Pojedyncze serie. Hello? Ale przynajmniej różnie ich odrzuca po trafieniu. Ale przynajmniej ich różnie odrzuca po tych trafieniach. No dobra, niech do mnie wejdzie. Nie ma tak łatwo, frajerze. No i jednak w sumie przydałoby się, aby w tej grze była jakaś fabuła. No i... Jest też takie coś, no i oczywiście jest też takie co, no i broń nie przeładowuje się, no i jeszcze broń nie przeładowuje się podczas po wystrzelaniu całego magazynku z jednej. Boom. Headshoty 1. Absurdalne. No dobra, akurat jak zapewne zauważyliście, zauważyłem swoim sokolim wzrokiem, jak nieco biedny jest tak zwany inning w tej grze. Thank you.
Więc coś mi się zdaje, że... Doskonale, komandorze, ocal dziewczynę i pomóż jej uciec. Misja z... no! I w końcu misja z ratowan... no! I w końcu misja z ratowaniem zakładnika. Czyli jednak coś jest oprócz zwykłego eliminowania wrogów. Całość dzieje się, całość natomiast dzieje się w jakimś... jakiejś metalowej, jakimś opuszczonym terytorium. O Boże! Chciał na mnie wyskoczyć z zaskoczenia, ale się nie dałem. Bo ja jestem niezaskakiwalny. Okej, drogi zakładniku, jesteś wolny. Aha. Czyli tak też myślałem, można przecież zamek, ale muszę najpierw wybić wszystkich wrogów. Zanim uwolnię zakładnika. Zresztą zrobię to efekciarsko za pomocą pistoletu. Jak ja mam się tam dostać? Dobra, mam nadzieję, że wybiłem wszystkich. No, to jest raczej pewne. No i... ciekawe jak mi się... ciekawe co się stało... no i... pewnie tego nie zauważyłem, ale... ale skończyła mi się wcześniej amunicja i przeładowałem. A raczej samo się przeładowało, nieważne. Zresztą dojdę do tego... jak zaczął ten zakładnik spierniczać. Dojdę do tego, kiedy będę sprawdzać, to, co mi się nagrało. Okej. Myślę, że w tym odcinku sobie zakończymy. Bo nie chcę przejść wszystkiego w jednym odcinku. Nie chcę wszystkiego przejść za jednym razem. Ale no wiecie jak to jest ze współczesnymi grami. Na rejmi wyskoczyła reklama. Dobra, więc w takim razie na razie się z wami żegnam. Do zobaczenia. I już wakacje.